Wojtku, wróciłeś do broni w sparingu. Jak się czułeś przede wszystkim dzisiaj? Szczerze to no, miałem taką lekką tremę, bo broń dla mnie dużo znaczy i chciałem się pokazać z jak najlepszej strony i myślę, że mi się to udało. Ale mówię, no, jak tylko pierwszy gwizdek zagwizdał, to emocje opadły i skupiłem się tylko na grze. No, zdobyta bramka, tak można powiedzieć, w debiucie po powrocie i całkiem przyzwoita gra przez cały mecz. Myślisz, że podołasz w czwartej lidze, pomożesz zespołowi? No, zobaczymy, jak to będzie. No, jeśli wszystko się dobrze potoczy i od poniedziałku zacznę treningi tutaj z drużyną, wejdę w ten rytm taki treningowy, no bo nie ma co ukrywać, że przez ostatnie tam kilka miesięcy no, trenowałem troszeczkę rzadziej, to myślę, że pomogę chłopakom i w czerwcu będziemy mogli świętować. Ja takie słyszałem zdanie, że Wojtek Kupiec chce wrócić, zakończyć karierę w broni awansem, tak? Byłoby fajnie. No. Zobaczymy, co będzie w czerwcu. Na razie, tak jak mówię, no, jest jeszcze początek lutego. No, mam nadzieję, że tak się właśnie to stanie. O, i na tym na razie poprzestańmy. Ostatnio Wojtek był pan trenerem, kryjącym trenerem klubu sportowego. Bardzo ciężko było jednak tą funkcję no, tutaj zostawić za broni, czy jednak broń mimo wszystko najważniejsza? Nie, no miałem bardzo duże rozterki, ponieważ w Warce spędziłem rok czasu, tam mi prezes i dyrektor sportowy Kamil Witkowski mocno zaufali, postawili na mnie w trudnym momencie rok temu, no, łączyłem tą funkcję. Nie jest łatwe to, ale mówię, mam nadzieję, że rozstaliśmy się przede wszystkim w zgodzie i w takim zrozumieniu, zrozumieli moją decyzję i mam nadzieję, że Warka pokaże się na wiosnę z dobrej strony, uzbiera dużo punktów, a ja tak jak powiedziałem tutaj, że wszystko się fajnie ułoży i będziemy mogli w czerwcu cieszyć się. Ja tylko zapytam jeszcze, Wojtku, bo podobno bardzo fajnie cię szatnia przyjęła. Tam były brawa, oklaski, jak to wyglądało? No, bardzo przyjemnie. Szczerze powiedziawszy, to mówię, no wiadomo, że no, znam jeszcze, jest kilku chłopaków, z którymi jeszcze no, kilka lat temu graliśmy razem. Tak jak mówię, no, miałem też obawy właśnie, jak szatnia zareaguje, ale no, chłopaki, no mega, mega super, super ekipa, wesoło, także tak jak mówię, pierwsze dwa kroki i wiedziałem, że jestem u siebie.